O! Ale idzie! O! Jeszcze trąbi! No, no, no! Zobaczymy, czy 60 da radę podjechać pod tą górę! Ojemy! Dzień dobry, babciu. Tam, ty babci... Tutaj Adrian z kanału Joker Farm. Babcia, jedziemy do lasu. No, ale wy sami nie dacie racji. Idziemy. Dwóch musi podawać, a jeden na przyczepie, żeby... Mam Przemek, mój kolega. Cześć, Przemek. Milcia będzie jechała traktorem. Ja będę ich wiozła. Będziesz jechała traktorem? Będę wiozła ich, ja no. Nie wiem, czy tego... Tym traktorem, to tam tak ciężko te biegi, czy co? Ja tu zaraz markera biorę i zaznaczę jej, gdzie biegi ma. Ale to trzeba było... On mi musi oddać, nie? No, tą kurtkę. Bo on się grzeje sobą. O to chodzi, po co ci tak tą grubą, a ona będzie zmarzła. Paliwa jest chyba, co? W tym dryndzie. Dryndzie? No, to dryndzie, tak. To my, babcia, jedziemy do lasu. Narobić hałas. O, to tam jest bagno. A które... Ty, żebyś dołem i tam do góry nie jechał. Tylko no. Tutaj, żebyś skręcił zaraz tą drogą, gdzie to ja wysypam. A ty nie wiesz, że tam wysypane z tego. A jak pojadę dołem i pod, nie, zakopię nie się. Pod górę tam nie. Nie za ślisko. No, a wciśnij sprzęgło. Wciśniesz? Uda ci się? Już. No to za słabo, no. O, tak. Boże, siły całe straciłam. Da? Biegów mi się zablokowała, kurczę, nie mogę odblokować jej. Zaraz powinna puścić. Już tak miałem tu parę razy dziadka ciągniku. Ja pierdzielę, co za... O! Widzisz, puściła. Ach, ale ona jest niedobra. Dobra, dawaj. O, trochę tutaj mało powietrza jest, ale damy radę, chyba dojedziemy do tego lasu. No, tutaj też z przodu. Po jednej stronie ma mało powietrza, nie wiem czemu tak jest zrobiono. O co tu chodzi? Milcia, wsiadaj do ciągnika. Wsiadam. Wsiadaj. Zobaczymy, czy będziesz umiała. Dobra. Tak. Tu jest sprzęgiełko na pewno. O, tak. Tu jest hamulec. Tak, ale hamulca tam nie potrzeba. A gaz? Gaz? No w ręce byś używała, ręczny gaz, nie? Dobra, to tak, daj tutaj. Jak na luzie, to zobacz sobie, czy jest na luzie. No, poruszaj mocno. Ale to jest na luzie na pewno? No, mocno, mocno. Patrz. Jest na biegu, no to sprzęgło. I wyrzuć z biegu. Do przodu. Jak do przodu? Do przodu, a ty do siebie ciągniesz. A do przodu gdzie jest? O. Tylko, że jest znowu na biegu, bo piątkę wrzuciłaś. Lekko musisz pomiędzy znaleźć ten luz. Co? No.
No teraz do siebie teraz, stronę? Lekko, do siebie. I co? I teraz zobacz, co jest na ludzie. Znowu na czwórkę wrzuciłaś, jeszcze raz sprzęgło. Nie, no na luzie jest teraz. Sprzęgło wciśnij, zobacz. O, musisz poczuć, zobacz, jest tak i tak leciutko. Jest na luzie? Zobacz, czy jest na luzie. Jest. No tu mocno się wajchą, tu jest 60, zobacz, tak można robić. Nic się nie stanie. To nie jest kija. Dawaj. No i co teraz? No i dobra. Masz na luzie, to możesz odpalić. Już nie musisz sprzęgła rzucać. Tak w samochodzie. Puść. Czekaj. O. Kluczyk przekręcicza? Nie. Puść sprzęgło. Puść sprzęgło. Dobra. Klikaj. Kluczyk. Kluczyk. Kluczyk wciśnij. Tam. W tą, do przodu. No. O Jezus. Dobra. Teraz trochę gazu daj manetką. Lekko. Do przodu. To jest kurde nie kija, to jest 60. Tutaj wszystko mówisz ciężko lekko, idzie. Ja się boję tutaj ruszać. A mówię lekko, żeby tylko ciutkę dać, o to chodzi. Dobra, zobacz, teraz tu czerwone naciśnij. No, no to po co cofnęłaś? Gaz. Bo ja wolę najpierw odpalić. Nie, bo musi być gaz, bo nie odpalisz, bo zgaśnie. Już może no, być tyle? No, odpalaj. I to długo się trzyma? No. No, klikaj. Nie tak długo, puszczaj, bo spalisz. No. I sobie zobacz, gazem ręcznym, teraz ty, bo nie, o, o, mocno. Do siebie? No, o. A co, czemu nie jedzie? A bieg wrzuciłaś? Dobra, trochę... Ja nie wiem jak bieg wrzucić. Gazu mniej. Ja nie wiem jak bieg. Gazu mniej. Jak będziesz chciała zgasić, to gaz do końca i wtedy jeszcze nogą musisz... Tam, do końca tamto. To jest gaz. Zobacz sobie, o widzisz sam zgas. Gazu. Odpalaj. Puszczaj już. Jak on już odpalił, to puszczaj. O i chcesz zgasić, to jak zgasić go? No. No tu gaz. No, dobra i teraz jeszcze nogą. Do weź. Góry to? O tak, do góry, tak. O i zgaśnie, widzisz? Już jesteśmy. Teraz to muszę do, w dół. No, w dół. I gazu tu lekko daj. O, dobra i odpalanie. O. Dobra, gazu trochę popuść mi, daj. Dobra, i teraz tak, zobacz. Tu masz jedynkę, tej nie będziemy używać, dwójki też nie będziemy używać, widzisz? No. Trójką będziemy jechać lub czwórką, trójką dla ciebie jak na razie. Tu, na środek, widzisz, to jest luz. No. Mamy luz, teraz na środek tu. I sprzęgło i do przodu, bajchę. Ja tu muszę ucieknąć, bo, zobacz. I, do, i tu, do przodu. O, jest, trójka. I puszczaj. Oj, nie wbiłaś, jeszcze raz. Mocno. O, słyszałeś jak wbiłaś? I puszczaj. O! 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 Ruszaj, puść sprzęgło. O, o, o! Daj mu gazu. Ale idzie maszyna. Jak się jedzie? Uważaj, bo cię przejadę. To teraz wyrzuć z biegu. Wyrzuć do siebie. No jak wyrzucasz? O, a dwójkę wrzuciłaś. Po środku masz luz, jak masz w kiji. O, już, musisz, o, jak luz, o, musi pochodzić tak. O, wiesz o co chodzi? Luźno, o, jest luźno, możesz, i teraz wyłącz, jeszcze raz zrobimy awaryjne, zgaś go. O, elegancko, no. Pięknie, ładnie? Tak. Napiszcie w komentarzu, już ładnie, a na początku się denerwowałem. Dobra, ty tak. Się denerwowałeś? No bo kurczę... Ty nie wiesz, ile ja miałam stresu. Tak? No. Bo zobacz, tu jest tak w samochodzie masz, nie? Dobra, masz... odejdź, ja teraz samo odpalę, nic. Odejdź. O, będzie kobita dobra? Będzie. Pa, pojechała do lasu sama. Jedzie. Będziesz jechała? Siadacie na przyczepę czy jak? No tak. A? No. Nie boicie się? Ale już ci się podoba, co? Dziadka 60 dla ciebie będzie, wyremontujemy. Nie. Co, brzydko?
To co, no jakby nie było czym jeździć, no to bym jeździła, nie? No. 60 dziadka jedzie. Rozjedziemy? No, ale pyrkocie ładnie. Trzeba uciekać, Przemek! Milena jedzie! I co, jedziemy? Wsiadamy na przyczepę? To wsiadamy! Gdyby mi się w równie wpierdzieliła. Ale ten zaczep tak luźny. Jakie on ma luzy, nie? Ja też dawno nie jechałem na przyczepie. Chyba w równie wjedziemy. Bo tam jest rów. Ładnie zakręcaj. Trochę gazu mniej. I w prawo. Trochę gazu, jak się jedzie? Dobrze. No to dobrze. Kręcaj! Ja cię kręcę. Ale zakręciło ostro. Ja to się boję tutaj jechać, bo tu kurde wysypaliśmy trochę tej dachówki teraz, bo tutaj straszne bagno było. Milcia daje, nie? A, dziadek patrzy i mówi, żeby nie zepsuła mi mojej 60. O, ale idzie! Prawdziwki! Zobacz, Przemek! Jedziemy do lasu i prawdziwki dwa są. Przemek, chyba twoje, pójdziemy znaleźliby. Na grzyby. No, tylko ale trzeba może tutaj schowamy, bo będziemy wracać, nie? Chyba, że w środku masz jakieś miejsce. Pamiętajcie, tutaj schowaliśmy dwa prawdziwki. O, wysiadłem na chwilę, nagrać wam. Zobaczcie, jakie tu wysypisko u nas robią. Trochę tutaj poszukałem, chciałem znaleźć jakiś może paragon czy coś, ale nic nie znalazłem. No. Prawdopodobnie ktoś się zajmuje rozbiórką samochodów, bo tu wszystkie części od samochodów widzę są. O, Milena jedzie. Kurczę, nie wiedziałem. O, trójkę, o. Dawaj mu! Daj mu na zimnym! Co?
Daj mu gazu! O! O! Tak! Uciekam, bo mnie rozjedzie! Uciekam! Chłop. Na drzewo nie. O, jesteśmy tutaj, mamy drzewo do załadowania. Dziadkowe drzewo. No, Milcia będziesz układała? Tak. Odnowienia. Aha. Będzie całkiem nowy. Jak z fabryki. To, ale to super będzie. I tak. Co, dla Mileny? No. Milena będzie jeździła. Ale to drogo będzie kosztowało. Z 5000 na pewno. A, ciebie to stać, zapomniałem. No, z kim ja gadam? Za 1000 złotych zrobię. Myślisz? Ja za 1000 bym nie zrobił. Zrobią tu we wsi. Jak babcia zbiera grzyby? O, zajączek. Poszedłem wysypać grzybnie w tamten koniec, bo nigdy nie sypały. I tu tylko grzybnie sypać, to nie do przebrania las na grzyby. Może i tak. I po co chodzić gdzieś po lasach? Jak my w tym roku mamy 3 takie słoje i trzeba w sypie jeszcze będzie jeden słój. Bo to dziadkowy las. No to jest cały mój. 80 arów. Ile? 80 arów. Gdzie 80 arów? Hektar 15 arów. Aha. Ale że mi ukradli, idzie granica. Stamtąd idzie, no. Oni wycięli stamtąd, nie ma tak jak idziesz w busz, że nie idzie przejść. To też teraz trzeba będzie wziąć kogoś i te nożyce i to taki coś nie śmie być w lesie. Las musi być tak jak w polu, zadbany, tak jak ten jest. Jak leśnicza tu kobieta była i popatrzyła, mówi, panie, ja już 4 lata pracuję, ale nie widziałem takiego zadbanego lasu. Widzisz, miała dzięcio, miał młode i wiesz co to tak wygryzło? No co, co żre? Kuna leśna. Kuna? Tak. Myślisz? No, kuna wygryzła. I co? Ja się nie znam. Dobra, ładujemy, bo noc będzie, co? No jasne. Kurde. Zobacz, jednak mówili dobrze, że mam dwie lewe ręce. Jak to wygląda, zobacz. Jakbym miał taką rękę pokrzywioną, nie? Dobra, ładuj. Co tam pan ma? Co pan znalazł? O, jakie piękne, nie? Babcia zrobi kotlety. Babcia zrobi kotlety. Ale pod drzewem. O, i załadowaliśmy całą przyczepę. Przyczepa pełna. Milcia pomogła, Milcia dojechała. Grzyby jeszcze zbierała. Nie, no tu tylko tak dookoła. Dla babci. Dziadek co, zadowolony? A zadowolony, że cała przyczepa drzewa? No dobra, no to trzeba przecież wysypać. Jeszcze węgiel trzeba kupić. Musimy się złożyć. Dziadek tutaj stoi, Milcia, siadaj do ciągnika i jedziemy. A dziadek będzie za nami jechał? Nie, nie rozjedzie cię. Ty go rozjedziesz jak coś. Co? Jeżeli chcecie więcej odcinków ze mną, to zostawiajcie łapkę w górę pod filmem i subskrybujcie kanał. Tam na czerwono, tak niżej. Tu taki jest przycisk na czerwono, musi się zrobić... I komentarze, ja na których filmach jestem, wszystkie komentarze czytam.
O, dla Milci no. Komentarz zostawcie. No to co? Siadaj. No to jedź. Zobacz, jak kobita moja jedzie. Jedź. No. Mocno. O. Jedź środki, uważaj na drzewa. Tu pojechała. I co, dziadek? Umie jeździć ciągnikiem? Będą ludzie, nie? Jadę. Mnie na ucieka. Jedziemy. Ale kurczę. Dziadek zadowolony. Chyba wyremontuje tą 60 i Milcia będzie jeździła nią. Co wy na to? Każdy będzie miał swój ciągnik. Nagram trochę jeszcze, jak jedzie z takim pełnym. Co? Rydze? Chyba. A gdzie są? Bo nie widzę. O! Prawie zdeptałem. To są rydze? Chyba tak. Kolorem pasują, ale nie mam nożyka. Też sobie sprawdzić. Rydze chyba. Ta? Co ty tam mlaskasz? Bo jak nie piecze język, to znaczy, że nie są frujaki. Ja tam nie wiem, tak co to... Tak mnie mama zawsze uczyła. My już kończymy, no to do następnego odcinka. Pa, pa. Pa, pa. Siadasz? Tak, idziemy. Jedziemy do domu. Zamiana. Przemek, wsiadaj też. Woreczek ci dać? No. Nie mam. Dobrze? Dwa. Stopowali, żeby nas gałęzie nie ściągnęły. Prawdziwki są tu, są. Prawdziwki są tu, są. Super. Tak? No, prawdziwki jeszcze musiałem wziąć. Masz, Przemek. Dużo grzybów, nie? No. Ładne nazbieraliśmy. O, widzę, pani powyrzucała pół. Te zajączki, to są zajączki. Tak. Teraz już zajączki wyszedł na nich czas. Już one są robaczywe. Trzeba w lesie, jak się urwie, to trzeba go zaraz przekroić, bo nie ma co. On jest ładny, zajączek jest ładny, brązowy, ale widzisz... Dziadek zadowolony.